Property News podcast. Aneta wieczorek, chodera propertynews.pl Maciej Madajek, MDC Squared. MDC Squared zwraca uwagę na szeroko pojęty dobrostan w ramach swojej strategii ESG. Jakie są te główne wytyczne i założenia i jak one są realizowane w praktyce? Nasza strategia jest dość szczegółowa i celuje wokół... Takich tematów jak środowisko, oczywiście, komfort pracowników. Zwracamy uwagę na taką odpowiedzialność społeczną, zarówno naszą w trakcie budowy, ale też w trakcie funkcjonowania samego budynku i oczywiście transparentności działań, naszych działań wobec urzędów, naszych działań wobec inwestorów, naszych działań wobec wykonawców, podwykonawców i pracowników. Jak te założenia są realizowane w praktyce? Chyba jako jedyna firma w Polsce działająca w tym sektorze posiadamy radę dyrektorów spółki, która kontroluje nasze działania. Wspomniana rada dyrektorów zajmuje się m.in. ochroną środowiska, kwestiami odpowiedzialności społecznej oraz praktyk zarządczych. Nadzoruje? Nadzoruje. A jak wygląda, wyglądają Państwa założenia, jeśli chodzi o um, dobrostan pracowników no w obecnej sytuacji na rynku pracy? No jest to dość konkretny... Jest to plus. bardzo ważny element naszej dyskusji z każdym klientem, dlatego, że w chwili obecnej każdy klient musi zapewnić doskonałe wręcz warunki pracy pracownikom swoim. I um, my oczywiście też wychodzimy naprzeciw i sami oferujemy pewne rozwiązania, które powodują, że projekt jest jeszcze bardziej atrakcyjny. I między innymi dostarczamy w każdym projekcie strefę relaksu, tak zwaną Rest and Move, um, która jest doskonałym miejscem dla pracowników parku, um, żeby wykonać kilka ćwiczeń lub też um, zagrać w siatkówkę. Czy rozprostować kości? Czy rozprostować kości oczywiście. Um, natomiast też bardzo ważnym elementem, na który chcielibyśmy tutaj ulepszyć, jest to, że kierowcy, którzy, którzy przyjeżdżają do klientów i są w zasadzie po długiej drodze w ciężarówce mogliby też wyjść i też skorzystać z tych urządzeń. Czy zazwyczaj mówi się tylko o y, pracownikach magazynów, tak? Dokładnie. Ewentualnie osobach, które gdzieś tam są na stałe związane z, magazynów, z magazynami, natomiast chyba y, rzadko kiedy bierze się pod uwagę y, no, te osoby, tych pracowników, którzy są bardzo ważni właśnie pod kątem firm transportowych. To jest, i to był, wydaje mi się, wielki błąd, dlatego że ci pracownicy też szukają komfortu. I też są bardzo cenieni przez wszystkich naszych klientów. Taka siłownia powstanie przy parku w Gliwicach, czy w kolejnych państwa inwestycjach, czyli w Łodzi, w Krakowie i tych planowanych też powstaną. Te tak, kotypy. jak wspomniałem, w każdym parku będzie dostarczona taka strefa relaksu. Dziś każda firma, każdy klient, który chce wynająć powierzchnię magazynową, praktycznie ma budowaną swoją strategię ESG. Ona jest bardzo często kompatybilna z naszą strategią i bardzo często też musimy wspólnie z klientem wypracować najlepsze rozwiązanie dla klienta, dla budynku, ale też bardzo ważna rzecz dla inwestora. Inwestor również zwraca bardzo dużą uwagę na to, w jaki sposób dostarczamy budynek. Czyli dzisiaj szyjemy na miarę nie tylko same obiekty jeśli chodzi właśnie o fizyczny obiekt, ale również to w jaki sposób będą one funkcjonować i działać w przyszłości. W przyszłości jak najbardziej i o tym są przekonani zarówno klienci jak i sami inwestorzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News podcast.